Cześć, witam serdecznie w 32. już odcinku Zapytaj Trenera. Dzisiaj zajmiemy się pytaniami ze strony 22. i odpowiadam na pierwsze pytanie. Zadał je Mati. Witaj, czy mógłbyś wytłumaczyć dokładnie, jak obliczyć ilość kaloryczną w diecie na masie oraz redukcji? Czy jest aż taka duża różnica między Vitargo a zwykłym Carbo? Czy warto ładować tyle siana w Carbo, mam już za 30 zł, a Vitargo za ponad 100 zł? Najpierw odpowiem na Twoje pierwsze pytanie. Generalnie, jeśli mam do czynienia z osobą o średnim zatłuszczeniu ciała, o dobrej przemianie materii, która ma problem tylko i wyłącznie z dietą, to ilość, wartość kaloryczną dobieram w granicach 30-32 kilokalorii na kilogram wagi ciała. Jeżeli jest to osoba, która ma tendencję do odkładania tkanki tłuszczowej, ma bardzo powolny metabolizm, wtedy ta ilość kalorii na kilogram wagi ciała jest niższa. Ciężko jest jednak odpowiedzieć tak wprost i ujednolicić wszystko, ponieważ no, tak jak dobrze wiesz, każda osoba jest inna, wykonujemy inne zawody, mamy inne obciążenie fizyczne, inny poziom tkanki tłuszczowej i inny wiek, także naprawdę no, ciężko jest to jednoznacznie określić. W kilku poprzednich odcinkach opowiadałem, w jaki sposób można fajnie to wyliczyć, a jeżeli chciałbyś sobie poczytać troszkę więcej na ten temat, to zapraszam Cię do przeczytania Trek Magazine, w którym opisuję właśnie, jak zbudować dobrej jakości masę mięśniową i jak wyglądać powinna 12-tygodniowa redukcja w celu zminimalizowania tkanki tłuszczowej i odsłonięcia maksimum swoich mięśni. Także polecam lekturę Trek Magazine. Jeśli idzie o następne pytanie, Carbo a Vitargo, ostatnio wiesz co, wiele artykułów pojawiło się i właśnie na temat tego, czy lepsze jest Carbo czy Vitargo. Oczywiście producenci Vitargo będą bronili swego, że Vitargo jest super, producenci Carbo będą bronili tego, że Carbo jest super. I zależy tutaj, wiadomo, no, producentom odżywek, żeby tych suplementów sprzedawało się jak najwięcej i ten mechanizm się napędzał cały czas. No my jednak zwykli śmiertelnicy podchodzimy do sprawy trochę inaczej, bo wydajemy na to swoje pieniądze ciężko zarobione. I tutaj dwie takie rzeczy. Na ogół mówi się, że aby proces regeneracji przebiegał szybko i aby zapoczątkowany został w miarę szybko, bezpośrednio po treningu, potrzebny jest duży wyrzut insuliny. Wiadomo, carbo składa się na ogół z maltodekstryn, z dekstrozy, glukozy, takich cukrów prostych, które właśnie powodują duży wyrzut insuliny i wzrost poziomu cukru we krwi, a co za tym idzie, no wszystkie składniki upychane są dużo szybciej w tkance mięśniowej i rozpoczynany jest okres regeneracji w miarę szybko. Oczywiście wiąże się to z tym, że im więcej insuliny, tym łatwiej odkłada się tkanka tłuszczowa. Tak twierdzą artykuły, które promują tutaj carbo. Zwolennicy Vitargo mówią, że no tak, aby właśnie nie było dużych wyrzutów insuliny i nie odkładała się ta tkanka tłuszczowa, to węglowodany przyjęte bezpośrednio po treningu powinny uzupełniać poziom glikogenu, ale bez nadmiernego wyrzutu insuliny. No i teraz taka kwestia sporna. Kto z nich ma rację? Ja uważam osobiście, że wydawanie pieniędzy na Vitargo nie jest tutaj właściwe z tego względu, że tak jak wspomniałeś wcześniej, opakowanie około 2-kilogramowe czy powiedzmy 1,5-kilogramowe kosztuje w okolicach 100 zł, gdzie carbo mamy za 2 kilo powiedzmy 30 zł. Skupiłbym się tutaj przede wszystkim na pożywieniu. Jeżeli treningi są naprawdę ciężkie, można sobie dodać dosłownie 30-40 gram carbo bezpośrednio po treningu siłowym, ale nie więcej, w celu właśnie wyrzutu tej insuliny i wzrostu poziomu cukru, żeby proces regeneracji już się zaczął jak najszybciej bezpośrednio po treningu, oczywiście przyjmując inne suplementy, mówię tutaj o BCA, glutaminie, dobrym izolacie bądź hydrolizacie i za jakieś pół godziny od tego zjadłbym po prostu już węglowodany złożone w formie ryżu bądź nie wiem, kaszy, słodkich ziemniaków
I ja bym to widział w ten sposób. Obecnie jestem w takim okresie, gdzie buduję taki, staram się budować dobrej jakości tkankę mięśniową i właśnie bezpośrednio po treningu nie piję w ogóle ani żadnego Vitargo, ani żadnego Carbo, jem po prostu biały, zwykły ryż. Albo biały, albo parboiled. Jest to ryż, który ma trochę wyższy indeks glikemiczny i uważam, że bardzo dobrze nadaje się do zjedzenia bezpośrednio po treningu. Mimo, że wykonuję ciężkie treningi, ten poziom glikogenu, czyli poziom właśnie cukru w moim organizmie nie spada do granic takich na progu hipoglikemii, ponieważ jem bardzo dużo węglowodanów przed treningiem, czyli w posiłkach, które poprzedzają mój wysiłek fizyczny na siłowni. Staram się dostarczać tych węglowodanów, aczkolwiek też właśnie złożonych, tyle, aby ten poziom tego glikogenu mięśniowego, wątrobowego wystarczył mi do ukończenia nawet ciężkich treningów, kiedy robię ciężkie przysiady czy martwe ciągi, jakieś wiosłowania. I mówię, no, spożywałem kiedyś naprawdę całą masę suplementów, było to Vitargo, testowałem też Carbo i jednak mi najbardziej służy ten ryż i nie widzę żadnej różnicy, czy wydaję na Vitargo 100-150 zł, czy na Carbo 30 zł, czy jem po prostu zwykły ryż za złotówkę. Równie dobrze się czuję, a powiem nawet więcej, że jestem raczej taki wrażliwy na dużą ilość węglowodanów. I właśnie Vitargo no nie za bardzo mi służyło. Vitargo mnie za bardzo zapychało, nie byłem w stanie później zjeść w odpowiednim, szybkim czasie pełnowartościowego posiłku. Także mówię, ale to jest tylko i wyłącznie moja prywatna opinia i tak jak już wspominałem wcześniej, ten program nie służy temu, aby promować produkty, tylko aby odpowiadać właśnie ludziom, którzy pragną osiągnąć jakąś tam wymarzoną sylwetkę, taką prawdę, jak mamy my, zawodnicy, i mówię, nie jest to na celu tutaj promowanie jakichkolwiek produktów. Także myślę, że odpowiedziałem Ci wyczerpująco na to pytanie. Następne pytanie zadał 13 Anioł. Witam, czy używałeś IBCAA z Ainimoto, Japonia? Pozdrawiam. Nie używałem i powiem szczerze, że nawet nie słyszałem o takiej firmie. Następne pytanie zadał Kalim. Witam Panie Michale, mam pytanie odnośnie treningu, a mianowicie co ile trzeba go zmieniać? Czy zmieniać tylko jedno ćwiczenie, czy zamieniać dopiero jak nie widać progresu? Serdecznie pozdrawiam, Kamil. Wiesz co, tutaj to są tak naprawdę preferencje takie indywidualne, z tego względu, że każda osoba ma inny próg bólu, każda osoba ma inne takie psychiczne nastawienie do treningu. Ja na przykład bardzo rzadko zmieniam treningi na grupy, które jakby reagują dobrze na trening. Na grupy, które są słabsze, czyli klatka, ramiona, próbuję eksperymentować. Ale od pewnego czasu zauważyłem, że właśnie takie eksperymenty chyba nie wychodziły mi na dobre, że sprawdzają się tutaj stare, dobre, wielostawowe ćwiczenia, takie ciężkomasowe, ale z troszkę większą intensywnością, czyli trening musi być naprawdę ciężki, dość intensywny, ale też nie za długi. I teraz przez okres prawie 10 tygodni nie zmieniałem na przykład w treningu na mięśnie bicepsów i tricepsów praktycznie niczego. Na każdym treningu stosowałem te same ćwiczenia w tej samej kolejności, zmieniały się tylko ciężary i zakres powtórzeń. Czyli tak naprawdę zmieniałem na treningach, ale zmieniałem tylko i wyłącznie ilość powtórzeń i intensywność treningu. I powiem, że jest to o tyle fajne, z tego względu, że układając sobie plan treningowy, czyli wybierając ćwiczenia, które dobrze czujemy, a pragniemy rozbudować swoją sylwetkę, muskulaturę, fajnie jest nie eksperymentować i nie zmieniać co chwilę tego treningu, bo ciężko nam będzie oceniać postępy, czy to siłowe, czy wydolnościowe. Jeżeli na przykład przychodzimy na trening i pierwszym ćwiczeniem będzie uginanie ze sztangielkami, mówię tutaj o bicepsie, siedząc, potem będzie na przykład jakiś modlitewnik i na koniec uginanie ze sztangą prostą, to jeśli będziemy cyklicznie dodawać ciężaru albo skracać przerwy między seriami, albo na przykład zwiększać ilość powtórzeń, to zobaczymy wtedy progres, a jeżeli na każdym treningu będziemy zamieniali ćwiczenia, będzie to inna kolejność,
i będzie to inna intensywność, to tak naprawdę nie będziemy w stanie ocenić tego, czy idzie nam siła, czy jak się czujemy po danym treningu, bo czasami jest tak, że przychodzimy na trening, mówimy, ła, czujemy się świetnie, bierzemy sztangielki, okazuje się, że jesteśmy totalnie bez mocy. Jest inna sytuacja, kiedy właśnie czujemy się słabo, przychodzimy, łapiemy sztangielki, mówimy, kurczę, jakie one są lekkie. Na takiej zasadzie można oceniać właśnie, czy jest ten progres, czy nie. Wiadomo, że lustro tutaj, czy nie wiem, centymetr będzie dobrym odzwierciedleniem. Mówię, na taki progres jest wiele składowych. Ja właśnie byłbym zwolennikiem, żeby jednak zostawiać ćwiczenia takie, które czujemy, które przynoszą nam korzyści przez dłuższy okres czasu, a starać się zmieniać obciążenie, starać się manipulować właśnie obciążeniem, ilością wykonanych powtórzeń i intensywnością treningu. Następne pytanie Igi. Witam. Ćwiczyć ramiona 3 razy w tygodniu po 4 serie, czy 12 serii 1 raz w tygodniu? Czy był Pan kiedyś w Jarosławcu nad morzem? Bo wydawało mi się, że Pana widziałem. Pozdrawiam i dziękuję. W Jarosławcu byłem kiedyś, bardzo możliwe, że mnie widziałeś. Jeśli chodzi o trening ramion 3 razy w tygodniu po 4 serie, czy 12 serii raz w tygodniu? Ramiona nie są grupą mięśniową, które potrzebują bardzo dużej ilości serii, bo są to stosunkowo małe mięśnie w stosunku do mięśni czworogłowych uda, dwugłowych klatki czy pleców. I tutaj ogólna ilość serii nie powinna być za duża. Myślę, że 12 serii dla osoby, która no, ma jakiś konkretniejszy staż treningowy, 12 serii tygodniowo jest ok. Fajnie tutaj podkreśliłeś, że można to rozbić na 3 sesje po 4 serie. Jednak jestem zdania, że 4 serie danego ćwiczenia, nawet wykonywana co drugi dzień, czy tam właśnie tak jak tutaj 3 razy w tygodniu, nie jest dobra, bo mięśnie nie będą mogły być zastymulowane do takiego pełnego wzrostu, czy nie będą mogły być właśnie stymulowane do tego, aby sprostać większemu wysiłkowi, bo 4 serie to nie jest jakiś taki wysiłek, do którego trzeba by było się adoptować. Natomiast 12 serii uważam, że jest to już odpowiednia ilość i wystarczająca w zupełności, kieruję tutaj właśnie do młodszych adeptów siłowni, do tego, aby w bardzo dobry sposób przetrenować ręce i zastymulować je do rozwoju. Można tutaj ewentualnie podzielić sobie ten trening na 2 treningi w tygodniu składające się z 6 serii, bo 6 serii wydaje mi się już taką ilością też dobrą do tego, aby właśnie był taki bodziec. Można wtedy ułożyć sobie na każdym treningu po 2 ćwiczenia w 3 seriach i ostatnią serię zrobić taką naprawdę bardzo intensywną, do upadku mięśniowego z jakimś dropsetem i to już wtedy naprawdę wydaje mi się, że będzie ok. Jednak gdybym miał tutaj wybierać w twojej wersji 3 razy w tygodniu po 4 serie, czy 12 serii raz w tygodniu, wybrałbym opcję 12 serii raz w tygodniu. Adolf, witaj Michał. Mam takie pytania. Cykle treningowe daną metodą ile powinny trwać? Obecnie stosuję metodę super serii. Planuję ją ciągnąć przez okres 6 tygodni i później wejść na metodę HIIT. Czy te 6 tygodni to wystarczy? Wystarczający czas trwania cyklu do dostarczenia bodźców, czy zbyt długi? Ile może trwać okres budowania masy mięśniowej? Co ile tygodni w takim okresie powinno się stosować okres regeneracyjny? Czy białko sojowe to dobre rozwiązanie do zróżnicowania diety? Pozdrawiam i życzę powodzenia w nadchodzących startach. Adolf, właśnie przed chwilką tutaj rozmawialiśmy, znaczy opowiadałem na temat tego, ile powinien trwać taki cykl. Jeśli chodzi o budowanie masy mięśniowej, to preferencje każdego organizmu są inne. Każdy z nas troszkę inaczej trenuje, ale wydaje mi się, że takie cykle 6-8-tygodniowe są najlepsze do budowania masy mięśniowej. Po takim 8-tygodniowym ciężkim cyklu 2 tygodnie regeneracji, czyli delikatnego zejścia z obciążeń, dołożenia trochę większej intensywności treningowej, aby zbudować trochę wydolności, będzie dobrym okresem i potem można z powrotem powrócić do okresu takiego 8-tygodniowego budowania nowej masy mięśniowej. Zapytałeś tutaj, że stosujesz obecnie super serię przez okres 6 tygodni. Nie wiem, czy te super serie dotyczą każdej grupy mięśniowej, ale jeśli tak, to wydaje mi się to okres za długi, ponieważ
Super serie są metodą bardzo mocno intensywną i no nie każdy organizm przez tak długi okres czasu będzie dobrze się regenerował. Myślę, że takie różne metody treningowe, czyli szykowanie mięśni, nie powinno się odbywać na wszystkie partie mięśniowe. Jeżeli zamierzasz stosować super serię, to można wybrać sobie ewentualnie dwie grupy mięśniowe i trenować je właśnie tym systemem przez ten okres 6 tygodni, ale pozostałe partie naszego ciała powinno się wtedy trenować tradycyjnym splitem, tradycyjną metodą, taką bodybuilding. I wtedy można to robić przez 6 tygodni, ale jeśli miałbyś to robić przez 6 tygodni na wszystkie partie, to uważam, że jest to stanowczo za dużo. Czy białko sojowe to dobre rozwiązanie do zróżnicowania diety? Osobiście jestem wielkim przeciwnikiem stosowania białka sojowego, zwłaszcza u mężczyzn nie przynosi ono żadnych korzyści, jest bardzo słabo przyswajalne przez organizm. Zwłaszcza u mężczyzn powoduje wyrzut estrogenu, co nie jest, wiadomo, sytuacją korzystną i nie uważam, aby było nam potrzebne do budowania muskulatury i w celu właśnie zróżnicowania diety. Opierałbym się tutaj na mięsie, jajach, odżywkach białkowych, głównie na tym. Też dodam tutaj w tym odcinku, że ja nie jestem w ogóle zwolennikiem nabiału w diecie. Jest to białko słabo przyswajalne, które powoduje gromadzenie się śluzów międzykomórkowego w organizmie, czyli efekt gromadzenia wody podskórnej i też uważam, że nie jest do niczego naprawdę potrzebne. Ostatnie pytanie, Patryk 239. Cześć. Jestem obecnie na redukcji i przyjmuję suplementy, kreatyna CM3 i węglowodany Carbonox. Pytanie pierwsze, czy lepiej byłoby zamienić suplementy na BCA Explode Power lub BCA System? Pytanie 2. Czy po osiągnięciu planowanej wagi sugerowałbyś wrócić do kreatyny i karbo, czy zostać przy BCA? Pozdrawiam i życzę sukcesów w pucharze. Tutaj tak naprawdę to najważniejszą kwestią jest tego, czy dobrze masz zbilansowaną dietę i jak ta dieta u Ciebie w tej chwili wygląda. Można z powodzeniem podczas całego okresu redukcji stosować kreatynę CM3 i węglowodany w postaci Carbonoxa i na pewno w niczym to nie przeszkodzi, aby uzyskać pożądaną sylwetkę. Jeśli idzie o kwestie finansowe, to a miałbym do wyboru zastosowanie jakiejś formy BCA czy węglowodanów Carbonox albo CM3, to na pewno porzuciłbym kreatynę i węglowodany na rzecz BCA. BCA to są niezbędne aminokwasy rozgałęzione, które no, są antykatabolikami w naszych mięśniach, zabezpieczają nasze mięśnie przed rozpadem, są doskonałym źródłem energii dla naszego organizmu w sytuacjach skrajnego wyczerpania i wysiłku. Także na pewno tutaj oparłbym wtedy suplementację o jakąś formę BCA. I tak naprawdę nie ma to znaczenia, czy BCA Power, Explode Power, czy BCA System. Po prostu wybrałbym to, co wychodzi najtaniej. Ogólnie mówiłem już w kilku poprzednich odcinkach i to nieraz wspominałem, że wyprodukowanie tabletek jest dużo droższe od wyprodukowania proszku, dlatego raczej bym tutaj się skupiał na proszku. Na pewno w przeliczeniu gramatury opakowania do ceny wyjdzie Ci dużo taniej niż kupienie tabletek. Czy po osiągnięciu tej planowanej wagi sugerowałbym wrócić do kreatyny? To wszystko zależy od tego, jak mocno restrykcyjna jest teraz Twoja dieta i jak zamierzasz później kontynuować swój trening i plan dietetyczny po osiągnięciu już tej planowanej wagi czy wyglądu. Ja uważam, że aminokwasy rozgałęzione powinniśmy przyjmować cały rok. Są to aminokwasy, które, jak już wspomniałem, zabezpieczają nasze mięśnie, są źródłem energii w chwili takiego właśnie skrajnego wyczerpania i na pewno dzięki nim proces regeneracyjny od organizmu i budulcowy zachodzi dużo szybciej niż w normalnych warunkach. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia mojej strony michałkarmowski.pl, do odwiedzenia naszego bloga trekteam.pl i do portalu Kulturystyka Online. Pozdrawiam.